W tym filmie obliczymy sobie całkę z funkcji 1 przez x. Całkę nieoznaczoną, czyli inaczej mówiąc, znajdziemy funkcję pierwotną do funkcji 1 przez x. Mogę tę funkcję zapisać równoważnie w takiej postaci, że to jest x do potęgi minus pierwszej. To jest to samo, tylko inaczej zapisane. No i widzimy, że tutaj mamy funkcję potęgową o wykładniku minus 1. I to jest jedyny taki wykładnik, dla którego nie stosuje się ten wzór, który pokazywałem w poprzednim filmie. Wzór na całkę z funkcji potęgowej, dlatego że tam w tym wzorze było tak, że trzeba było podzielić przez ten wykładnik powiększony o 1. Jak do tego wykładnika dodamy 1, to dostaniemy 0. Czyli musielibyśmy podzielić przez 0. Jak wiadomo, dzielenie przez 0 jest nieokreślone, więc tamten wzór właśnie dlatego jednego jednego wykładnika się nie stosuje. No i dlatego musimy zająć się tym przypadkiem oddzielnie. I mamy na ten temat ten oddzielny film. No to co to jest za funkcja, której. Pochodna jest równa 1 przez x. No właśnie, jak przypomnimy sobie rachunek różniczkowy, który już ćwiczyliśmy wcześniej, no to wiemy, że jest taka funkcja, której pochodna jest równa 1 przez x. To jest funkcja logarytm naturalny z x. Jej pochodna jest równa 1 przez x, to wiemy. No to chciałoby się napisać, że całka z 1 przez x dx. To jest po prostu logarytm naturalny z x plus jakaś stała c. I wydaje się, że sprawa jest załatwiona, znaleźliśmy całkę. No ale jest pewien mały problem. Otóż ta funkcja jest określona dla dowolnych xów różnych od zera. To jest jedyny punkt, który nie należy do dziedziny tej funkcji. Poza tym zarówno dla dodatnich, jak i dla ujemnych x, ta funkcja jest dobrze określona. No a ta funkcja. Jest określona tylko dla x większych od zera. Czyli na dużo mniejszej dziedzinie niż była ta funkcja określona. Czyli my nie obliczyliśmy tej całki jeszcze dla x ujemnych. Na razie znaleźliśmy funkcję pierwotną, to funkcję 1 przez x, ale tylko dla dodatnich x, a nie znaleźliśmy funkcji pierwotnej dla ujemnych x. No więc musimy się postarać i poprawić to. Czyli na razie ja mogę napisać co najwyżej, że tak jest dla x większych od zera to jest na pewno dobrze, ale dla ujemnych xów, to ja jeszcze nie znalazłem tej całki. No to jak można by to było poprawić? No można by próbować zgadywać. No i takim najprostszym rozwiązaniem, które tutaj się nasuwa, jest, żeby wziąć logarytm naturalny z wartości bezwzględnej x. -a. Może to jest dobre rozwiązanie, Do tego jeszcze nie wiemy. No to ale spróbujmy obliczyć pochodną tej funkcji, ile ona jest równa. No to jak mamy moduł z x, no to wiadomo, że warto jest rozważyć oddzielnie x -y dodatnie i x -y ujemne. No bo dla x dodatnich logarytm naturalny z modułu x to jest po prostu logarytm naturalny z x, czyli pochodna, zresztą to już tutaj napisałem, no ale mogę napisać jeszcze raz, pochodna logarytm naturalnego z modułu to jest to samo co pochodna logarytmu naturalnego z x, czyli to jest po prostu 1 przez x, czyli się zgadza. No, a jak będzie dla ujemnych x? -ów? Dla xów ujemnych logarytm naturalny z modułu to jest logarytm naturalny z minus x, dlatego że dla ujemnego x, jak x jest ujemny, to minus x jest dodatni, czyli minus x jest wartością tego modułu. No i wtedy mamy pochodną logarytmu naturalnego z modułu. Możemy zastąpić przez, logarytm, przez pochodną logarytmu naturalnego z minus x. No a teraz możemy zastosować złożoną pochodną funkcji złożonej. Pochodna logarytmu to jest 1 przez argument logarytmu, czyli minus x, razy pochodna funkcji wewnętrznej, pochodna minus x, -a to jest minus 1. No i te minusy nam się tutaj zniosą nawzajem, dwa minusy mamy, czyli dostaniemy po prostu 1 przez x. Czyli widzimy, że zarówno dla dodatnich x, jak i dla ujemnych x, pochodna modułu z x jest równa 1 przez x, czyli ta pochodna jest równa 1 przez x. Czyli chciałoby napisać taki wzór ostatecznie, że całka z funkcji 1 przez x to się równa, a tu jeszcze dx, to się równa, czemu? No to się równa logarytm z modułu x plus jakaś stała c. No teraz na pewno jest tak, że obie te funkcje są określone na tej samej dziedzinie dla xów różnych od zera, no i 1 przez x jest pochodną tej funkcji. Jedyne, do czego się tu można przyczepić, to jest ta stała C. Czy to rozwiązanie jest wystarczająco ogólne? No i teraz, może ja narysuję wykres, żeby lepiej pokazać, o co mi chodzi. Jak narysujemy sobie wykres funkcji logarytm. Powiedzmy, że to jest wykres funkcji logarytm. Wygląda mniej więcej tak. I tutaj mamy jedynkę. To teraz mogę narysować wykres logarytmu z wartości bezwzględnej, czyli muszę narysować. Tutaj symetrycznie drugą gałąź, taką odbitą symetrycznie względem tamtej, i to jest wykres funkcji logarytm z modułu x. No i teraz mogę narysować też 1 przez x. 1 przez x wygląda tak, że tutaj jest ma jakiś taki przebieg, tutaj ma, jest ujemna, ma taki przebieg. No i widzimy, że rzeczywiście tutaj, gdzie logarytm rośnie, no to wartości funkcji 1 przez x są dodatnie, dlatego że nachylenie. Tutaj logarytm jest dodatnie, czyli wartość pochodna jest dodatnia. Tutaj, gdzie to nachylenie jest bardzo duże, to pochodna jest bardzo duża, czyli 1 przez x jest bardzo duże. Tutaj, gdzie później logarytm się wypłaszcza, to ta pochodna maleje. Tutaj mamy na odwrót, jak logarytm z modułu maleje, to wartość funkcji 1 przez x jest ujemna. Wszystko się zgadza. No ale teraz ta stała C, co powoduje? Powoduje, że ten wykres tego logarytmu się przesuwa do góry lub na dół, zależnie od tego, czy stała jest dodatnia, czy ujemna. Ale zauważmy, że ponieważ ta funkcja jest nieciągła, ta funkcja, którą całkujemy jest nieciągła, to możemy tutaj oddzielnie przesunąć tę gałąź po prawej stronie i oddzielnie przesunąć do góry lub na dół tę gałąź po lewej stronie. Mógłbym na przykład wziąć funkcję, która jest przesunięta tutaj o tyle powiedzmy, czyli taką funkcję logarytm plus jakaś stała, i jej pochodna będzie Również na 1 przez x dla x'ów dodatnich. No mogę tę funkcję tutaj z drugiej strony przesunąć o jakiś inny wektor. Niekoniecznie taki. Mogę tutaj przesunąć, nawet, nawet do dołu mógłbym ją przesunąć. No i również pochodna tej funkcji będzie równa 1 przez x. No dlatego, że tutaj mogę dodać dowolną stałą. Jak różniczkuję, ja mogę tutaj dodać dowolną jakąś stałą, c. Jak zróżniczkuję, to pochodna tej stałej będzie 0, ale mogę inną stałą dodać w każdym z tych dwóch przypadków oddzielnie. Czyli tak naprawdę to powinienem napisać, że całka z funkcji 1 przez x dx to jest coś takiego. To jest logarytm naturalny z x plus jakaś stała C1, wtedy kiedy x jest większe od 0. I logaryt naturalny z minus x. Plus jakaś stała c2, wtedy, kiedy x jest mniejsze od 0. Gdyż tak naprawdę to ja mogę mieć dwie różne stałe na obu tych gałęziach. Oczywiście najczęściej to się zapisuje w tej postaci, że to jest logarytm z modułu x, plus jakaś stała c, ale warto zdawać sobie sprawę, że ta stała tak naprawdę może być inna dla dodatnich x, a inna dla ujemnych x. -ów. Więc taki bardziej ogólny i tak naprawdę. Poprawny wzór na całkę z, z funkcji 1 przez x to jest właśnie ten wzór, który tutaj napisałem. No ale jak ktoś taki wzór pisze, to na ogół też nie uznaje się tego za błąd, dlatego że pochodna tej funkcji to jest oczywiście 1 przez x i ta funkcja jest określona dla wszystkich x, zarówno dodatnich, jak i ujemnych. Więc jest to dobra funkcja pierwotna do funkcji 1 przez x. Nie jest to na najogólniejsza postać, ale jest to niewątpliwie. Poprawnie określona funkcja pierwotna do funkcji 1 przez x.